sypiący bez przerwy śnieg, mróz i silny wiatr. To przepis doskonały na drogowy chaos, o czym mogli się dzisiaj boleśnie przekonać kierowcy. Plus minus, śrem, kurnik, normalnie trasa do pokonania, 20 minut, zajęło mi to około 45 minut. Na dojazd choćby do pracy trzeba było dzisiaj zarezerwować znacznie więcej czasu niż zwykle. Kierowcy musieli uzbroić się w cierpliwość, a to nie było łatwe. Jedna wielka masakra, ani jedna droga nie była odśnieżona. Skrajna nieodpowiedzialność służb miejskich. Może sytuacja na ulicy byłaby zupełnie inna, gdyby odśnieżarki zamiast jeździć z podniesionym pługiem, wykonywałyby swoją pracę. Podczas 40 minut, które spędziłam stojąc w korku na ulicy Hetmańskiej, przejechały w stronę Ronda Starołęka dwa pojazdy utrzymania dróg i żaden z nich nie odśnieżał. Tak rano wyglądała choćby trasa na Podolany od strony Lubonia. W innych częściach Poznania było podobnie. Jak tłumaczy Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich, służby robią co mogą, aby sytuację na drogach poprawić. Akcje na drogach, to nasze zimowe utrzymanie, stoczyliśmy już po godzinie 3 nad ranem. Wtedy pierwsze pojazdy pojechały na sieć dróg strategicznych. Mimo że na poznańskie ulice wyjechało ponad 60 pługopiaskarek, to do uporządkowania jest łącznie ponad 870 km dróg. Ciągle sypiący śnieg i wiatr sprawiały, że drogowcy po prostu nie nadążali. Przez to dochodziło do takich sytuacji jak na Lechickiej. Tiry zablokowały lechicką podkładką. Nie mogą podjechać. Most Lecha stoi. Z trudnościami i opóźnieniami musieli liczyć się też pasażerowie komunikacji miejskiej. Dzisiaj w 3 miejscach, 2 razy na Roosevelta oraz przy Kraszewskiego Dąbrowskiego doszło do wykolejeń. Dodatkowo mieliśmy też sporo kolizji, w tym dwie około godziny 13 na rondzie Starołęka doszło do zderzenia samochodu osobowego z 11. Sytuacja na torowiskach jest na tyle poważna, że po raz pierwszy od 10 lat wyjechał na nie specjalny pług tramwajowy. To jest taki charakterystyczny żółty pojazd gospodarczy, pojazd szynowy ze szczotką wirnikową umieszczoną na przodzie tego pojazdu. Jej zadaniem jest właśnie usuwanie śniegu, błota pośniegowego z torowiska. Prace drogowców to jedno, a ostrożność kierowców to drugie. Dlatego swój apel wystosowali też policjanci. Pamiętajmy, że droga hamowania będzie ekstremalnie długa, nawet jeżeli nie jedziemy ze zbyt dużą prędkością. Dlatego o tym wszystkim musimy myśleć, wsiadając za kierownicę. No i przygotować się na to, że do miejsca pracy, do szkoły, czy do miejsca, gdzie po prostu chcemy dojechać, na pewno dojedziemy później niż zakładaliśmy. I w te apele warto się wsłuchać, bo zima nie ma zamiaru odpuszczać jeszcze przez kilka najbliższych dni. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.